Łomża, Aleja Legionów 50. Ten adres warto zapamiętać i wybrać się tam jak najszybciej. To pawilony przy dworcu autobusowym. Zmieniły się ostatnio w nowoczesne i efektowne centrum handlowe, usługowe i gastronomiczne. Utworzone przez polskich, łomżyńskich przedsiębiorców, którzy zorganizowali się w zrzeszeniu pod nazwą Legionów 50. Zapraszam oczywiście mieszkańców Łomży w to miejsce, bowiem te pawilony, które w tej chwili funkcjonują, które niebawem będą funkcjonować, prezentują bardzo ciekawy asortyment. Nieco powiązany tutaj z pobliskim targowiskiem. Niemniej jednak jak gdyby uzupełniają ten asortyment. Legionów 50 to doskonałe miejsce, aby znaleźć wysokiej jakości wyroby lokalnych piekarni, zakładów wędliniarskich oraz wiele innych towarów w atrakcyjnych cenach i gwarantowanej wysokiej jakości. To jest 34 pawilony, ponad 30 rodzin, które się z tego utrzymują. Nie mówiąc już o pracownikach tych rodzin, bo często jest tak, że przecież firmy działają w ten sposób, że nie tylko jedna osoba tutaj jest zatrudniona. Postaraliśmy się o to, żeby można było tutaj dalej funkcjonować. Sprzyjające nam władze były na tyle hojne, że pod pewnymi warunkami obiecano nam wieczystą dzierżawę tego terenu. Warunkiem było wyremontowanie tych pawilonów i odnowienie tutaj tych wszystkich pomieszczeń. Minęły 3 lata od tego czasu. Proszę spojrzeć, jak to wszystko wygląda. Proszę zobaczyć, jak inny jest teraz wygląd tych budynków, jak wszystko to się wokół zmienia. I całe szczęście, że tak to się stało, dlatego że w dzisiejszych czasach praca, miejsce pracy, zapewnienie bytu rodzinom jest chyba bardzo ważne. Zawsze było, ale teraz, kiedy te sytuacje są wcale nie takie łatwe, tym bardziej się to liczy. Zapraszamy wszystkich do nowych pawilonów, wyremontowanych. Pawilony w nowym kształcie to nie tylko dobra nowina dla klientów i miejsca pracy łomżyńskich przedsiębiorców, ale także efektowna wizytówka miasta. To jest dość ruchliwa ulica w centrum miasta, przejazdowa. W czasie, okresie wakacyjnym jest bardzo duży, wzmożony ruch tutaj mieszkańców z Warszawy i nie tylko. Dlatego zależało wszystkim, żeby ożywić ten teren, nadać nowy wygląd, nowoczesny design. I tutaj, że tak powiem, muszę się pochylić w stronę projektantów, którzy jak gdyby sprostali temu wyzwaniu. My zaś jako wykonawcy staraliśmy się jak najbardziej jak gdyby odwzorować ten projekt i że tak powiem zamierzenia projektantów, i oczekiwania właścicieli i władz miasta. Legionów 50 to zakupy na święta i nie tylko na święta. Zapraszamy wszystkich mieszkańców Łomży i okolicy na zakupy. Handlowcy z Legionów 50 zdążyli z zakończeniem prac przy modernizacji pawilonów w najlepszym możliwym czasie, przed świętami Bożego Narodzenia, kiedy wokół zakupów kręci się cały świat. Zaproszenie na uroczystość przyjął ksiądz biskup Janusz Stepnowski, który pobłogosławił łomżyńskich handlowców. Zastępca prezydenta Łomży Andrzej Garlicki z uznaniem i szacunkiem odniósł się do aktywności i siły przekonywania zarządu zrzeszenia Legionów 50. W tej chwili to jest wizytówka tego terenu. To jest główny ciąg komunikacyjny w mieście. Za chwilę będzie dworzec przesiadkowy, czyli wszyscy ludzie, którzy przejeżdżają czy przyjeżdżają do Łomży, będą właśnie świadkami piękna tego obiektu. Gratuluję architektowi, gratuluję wykonawcom, gratuluję wszystkim Państwu, którzy poniekąd przymuszeni tą umową, ale jednak zaryzykowaliście i zainwestowaliście swoje środki. Oficjalnego przecięcia wstęgi dokonali biskup Janusz Stepnowski, Łucja Ogrodnik, Andrzej Garlicki i radny Maciej Borysewicz. Nowy efektowny park handlowy przy Alei Legionów zaczął działać. Handlowcom i właścicielom lokali usługowych życzymy pracy na wysokich obrotach i wyłącznie zadowolonych klientów. Brawo! Oh, yes.